Czy mieliście już może okazję obserwować dziwną deskę, która jakby lewitowała nad wodą? Równie dziwny jest sposób jej napędzania, czyli skrzydło trzymane w rękach rajdera. W minionym sezonie wakacyjnym nasz klubowy kolega Przemek postawił sobie za cel naukę pływania na takim zestawie. Podglądałem go z zaciekawieniem, jednocześnie kibicując. Wing foil. Jak wygląda jego budowa? Wing foil. Wing foil, okej. Okay. Od skrzydła plus foil. Deska jest bardzo lekka, foil jest cięższy raczej, nie? Bo tutaj już jest trochę tego aluminium. Można kupić oczywiście z tym masztem z włókna węglowego, będzie trochę, no będzie dużo lżejszy. Sterujesz co? Balansem stóp, tak? Przede wszystkim. Balansem stóp. Bardzo duże skrzydło, dużej powierzchni. Większa powierzchnia, większa nośność, tak? Czyli łatwiej z wody wyjść. Mniejsza prędkość potrzebna, żeby się unieść i przede wszystkim skrzydło bardzo przyjazne dla początkujących. Sam ten foil jest bardzo dobry właśnie. Jeżeli ktoś się uczy, to no, tak czytałem w internecie, że polecają dla początkujących. No i do tego mam jeszcze skrzydło. Dobra, mamy skrzydło. Również kabiny. Czyli skrzydło, które na to jezioro jest i na te wiatry za małe, tak? Nie, na moje umiejętności jest za małe. Aha, okej. Okay. Skrzydło samo jest okej. Okay. Też kabryjny, crosswing ten, 4-metrowy. Już są nowsze skrzydła tej firmy. Chodzi dla mnie mistrzostwo świata w ogóle. Stać na desce, trzymać na niej balans i jeszcze w ręku trzymać skrzydło, tak? I jeszcze tym sterować. Także naprawdę ekwilibrystyka level hard. Nie, wbrew pozorom, jeżeli chodzi o samo pływanie bez latania, to na tym to skrzydło pomaga. Mhm. Przynajmniej dla mnie, bo mam się czego trzymać. Jeżeli nie miałbym już w ogóle nic co wziąć do ręki, to mógłby być problem. A tu jednak trzymasz to skrzydło. Jest po prostu, jest czego się trzymać. Wiatr, opór. Jest łatwiej. Jak sobie można wyobrazić, trudno jest początkującemu stanąć na desce, utrzymać na niej równowagę, złapać wiatr, wyjść z wody i płynąć. Ale nie od razu Kraków zbudowano. Zdecydowanie lepiej jest rozłożyć naukę na etapy. Na początek wyjście z wody i lewitacja deski. Trzymajcie! Idealnie, gdy ma nas kto pociągnąć za łodzią. Nie jest tu potrzebna jakaś wielka moc silnika, jak w przypadku nart lub wake'a, bo po pierwsze opór w wodzie jest znikomy, a także prędkość do wyjścia z wody nie musi być zawrotna. W tym przypadku 30 koni mechanicznych wystarczyło w zupełności. W drugiej połowie sezonu Przemek zdecydował się zmienić skrzydło na większe, co przyniosło natychmiastowy efekt. I to był strzał w dziesiątkę, bo zaczęło się latanie. Podobnie jak ja, jesteś pasjonatem sportów wodnych, kliknij suba i dzwonek. Wkrótce kolejne filmy w tej tematyce.